niezmiernie się cieszę, że spotykamy się dzisiaj w Dniu Żołnierzy Wyklętych. Przeddzień właściwie, bo 1 marca jest Dzień Żołnierzy Wyklętych. Zanim oddam głos panu majorowi Bogdanowi Zdrojewskiemu, jednemu niestety z ostatnich żołnierzy wyklętych, niezłomny. Tylko kilka słów. 10 lat w obozach w Polsce, skazany, powyłamywane ręce, klatka piersiowa, napisał ostatnio książkę i wydał ją na razie w skromnej ilości egzemplarzy. Zapraszam do jej przeczytania. Państwo sami ocenicie. Panie majorze Bogdanie Zdrojewski, proszę bardzo. W imieniu żołnierzy wyklętych serdecznie witam wszystkich uczestników dzisiejszego biegu. Tropem Wilczym. Oczywiście chciałbym wam powiedzieć, co to są za żołnierze wyklęci, dlaczego tak nazwano ich. Więc proszę państwa, to jest druga konspiracja podziemnego państwa polskiego, która powstała w czasie okupacji sowieckiej. Ponieważ dużo z oddziałów zostało aresztowanych przez wchodzące wojska sowieckie, więc musieli się bronić AK-owcy, którzy byli kiedyś w AK, w NSZ, w ogóle w wolnościowych organizacjach militarnych. Musieli się chronić po lasach i tworzyły się grupy. Początkowo małe grupy, a później tu coraz większe. Ich walka była heroiczna i oczywiście bardzo dużo zginęło, gdzieś około 80 tysięcy żołnierzy wyklętych zginęło w czasie akcji. O rozpoczęcie biegu proszę pana majora Zdrojewskiego przez symboliczne machnięcie flagą z godłem Świdnicy. Odliczmy do 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! I ruszyli. Proszę państwa, 1963 metry. Wśród uczestników biegu przewodniczący Rady Miejskiej, wicestarosta, radni miasta i powiatu Świdnicy, młodzież szkolna, rodzice, kibice MKS Polonia Świdnica, harcerze, zuchy, mnóstwo patriotów.